Hej, cześć, witam was w ósmej części chyba Dying Light. Słuchajcie, kurczę, chyba mam za słabą postać, żeby tam tych kolesi zabić i musimy coś, kurczę, podfarmić. Może zrobimy jakieś zadania. Jak zawsze w pośpiechu, co? Które nie wymagają... Czyli co konkretnie? Panie Crane, czy zna pan człowieka nazwiskiem Volkan Yasivdal? Volkan Dal? Oczywiście. Jest właścicielem Volkan Petroleum Engineering. To najbogatszy człowiek w Haranie. W rzeczy samej. I pan Dal ma dla pana ofertę pracy. Nie wiedziałem, że nadal jest w mieście. Większość jego pracowników ewakuowano, ale dwóch starszych inżynierów nadal przebywa w slumsach. To bracia bliźniacy, Tolga i Fatin. Pracowali nad pewnym specjalnym projektem. Jest bardzo tajny i nie mogę o nim mówić, ale zapewniam pana, że jest to sprawa absolutnie najwyższej wagi. Nie będę nawet próbował jej oceniać. Bracia są genialnymi inżynierami, ale są również dość specyficzni. A to, w połączeniu z obecnym stanem rzeczy, sprawiło, że ukończenie projektu się opóźnia. Pan Dal życzy sobie, by pomógł im pan ukończyć projekt jak najszybciej. Nie muszę dodawać, że zostanie pan sowicie wynagrodzony. Co mam zrobić? To, o co poproszą. Będzie pan potrzebny tylko raz na jakiś czas, a zadania będą mało czasochłonne. Będzie pan, jakby to ująć, usuwał przeszkody. Skontaktują się z panem, gdy pańska pomoc będzie niezbędna. Rozważę tę ofertę. I co tu mamy? Czemu nie wyskakuje? Dobra, pogadajmy z tym. Co tam? Znasz Jafara, prawda? Tego od warsztatu. Podobno potrzebuje dobrego biegacza. Po co? Nie chciał powiedzieć przez radio, ale to chyba coś ważnego. No dobra. Czemu żadne zadania nie wyskakują? Wiesz może, gdzie w tej chwili jest Christoph? Christoph? Masz na myśli nowego zwiadowcę? Ajo nadzoruje wszystkich zwiadowców. Może jego zapytasz. Znajdziesz go na 19 piętrze. Ej, widziałeś ten dom, z którego unosi się czerwony dym? Jak ludzie Raisa to zobaczą, to się zlecą i zapukają mu do drzwi. Ktoś go musi ostrzec. Jestem trochę zajęty, ale pomyślę o tym. Zobaczmy, czy kwatermistrz ma coś dla nas. O, mam. Kij do krykieta, 47. Bierzemy wszystko. Sygnał radiowy jest silniejszy niż wcześniej. W wieży sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Zioła, trudność łatwa. Znajdź lawendę do kadzidła. Musi być jakiś sposób wydostania się. Otrzymasz 3500 expa i 1000 dolców. Krótkofalówki działają znacznie lepiej. Zapasowe okulary. Łatwa. 3500. Czy takie jakieś łatwe zadania sobie zrobimy, żeby postać, kurczę, trochę podrasować? Może możemy ulepszyć to? Nie mamy ulepszaczy. W wieży sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że uda ci się znaleźć trochę czasu, żeby spojrzeć na tablicę. Ma 51. 43 na prawe dwie. 37. Dobra, wybierzmy sobie jakieś łatwe zadanie. Wolne zioła na przykład. Smród, mieszkam w mieście, którego większość. Znajdź krzewy lawendy. Dobra, idźmy. Muszę trochę zombiaków ponapieprzeć, żeby, kurczę... Gdzie idziemy? Gdzieś. Mapa. Zioła.
Lavenda. Tutaj gdzieś musimy iść. Co to jest? Nie. Znać człowieka w masce gazowej i pomóc. Czy musimy iść gdzieś tutaj? 500 metrów dla tego. Miejsca. Dwadzieścia sześć, to rozbierzemy. Chyba, że 24 glazury. Jest na do... Nie! Kurwa! O, super, zajebiście. Miał skoczyć na balkon. Paść jeden. Zrzut. Na pewno tam będą ludzie Raisa chyba, kurde. No, ale zobaczymy. Czy to Crane? Słychać mnie w ogóle? Nie, co mówi? To Tolga! Hatin! Pracujemy dla pana Dala i mamy dla ciebie zadanie. Bądź tu jak najszybciej! Ruchy! To już przejmę! Tolga! Nie mów tylko nie! Fatin, oddaj mi to radio! Tylko go rozścieczysz, idioto! Zamknij się, bo cię trzasnę! Trzaśniesz mnie? Zatłukę cię! Specyficzni, pięknie.
Wymietliśmy zarażonych z okolicy, ale diabli wiedzą, czy te bestie są naprawdę martwe. Dobra, dajmy spokój z tym. Idźmy, kurczę, po te ziółka. Prawie piąty poziom siły. Daleko to jeszcze? 128. Coś do sprzedania? W sumie to nic. Też tutaj jest, kurczę. Gdzieś tutaj na tych tu. Słuchaj, tylko przypominam, żeby nie bawić się nocą w bohaterów. Wracać tutaj, albo szukać schronienia. Została wam mniej więcej godzina. Okay.
Kurde, mam wyjść na tą wyspę. Z drugiej strony. Podpłyniemy tam. Ale tu coś było. Jest legenda. Jeszcze 5. Kurczę, ledwo co to widać. Jak tam wyjść? Mówi Ajo. Wiecie co robić. Dostać się do najbliższego schronienia i czekać do świtu. Dobranoc i powodzenia. O, udało się. Kurde, jeszcze 3, no. Ej. Czym to? Na łatwym poziomie, jak wciska ci Q, to jest taka ikona. Kurde, tutaj nie ma. Kurczę, jeszcze jedna. Oj, o jest. Dobra. Dostarczy lawendy Toy Garo. Idziemy do bezpiecznej strefy. Przyśpimy się do rana i pójdziemy, kurczę, do wieży. To jest ten algi. Jaki?
liczbę wytrych, to nie. Wspomagacz odporności. O, przyda się. Paralizator. Dobra, broń mamy zupgrade'owaną. Teraz musimy się przespać. Gdzie jest to łóżko? Tutaj? Czemu nie mogę się skimnąć? No. A to... Nazywam się Neil Fallon. Jestem dziennikarzem International Affairs Magazine. Słyszałem o tobie. Naprawdę? Jak u diabła tu trafiłeś? Na początku kwarantanny nie było to takie trudne, a kiedy u sterów posadzili Sulejmana, wiadomo już było, jak się sprawy potoczą. Więc postanowiłeś zostać? Właściwie to zdecydowałem się wydostać, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Bywałem już w różnych zamkniętych miastach i zawsze był ktoś, kogo dało się przekupić, ale nie tutaj. Nie wydostanę cię z Haranu. Chyba nikt nie jest w stanie. Nie no, jasne. Ale ja dokumentowałem rozwój tej zarazy niemal od pierwszych chwil. Przeprowadziłem setki rozmów z... ludźmi, którzy już ludźmi nie są. Sulejman naprawdę powinien za to odpowiedzieć. Świat powinien się dowiedzieć, co tu się dzieje i... Słuchaj, naprawdę potrzebuję pomocy. Straciłem cały owoc mojej pracy, wszystko! Siedziałem jak trusia w kawiarence internetowej, kiedy nagle zjawiła się horda zarażonych. Udało mi się ujść bez szwanku, ale torba została w kawiarence. I wszystko jest w tej torbie? Większość. Ścigali mnie dość długo, więc aparat musiałem zostawić w samochodzie. Słuchaj, wiem, że proszę o wiele. Nawet jeśli to odzyskam, nadal nie wydostaniesz się z miasta. Jeśli nie mogę odzyskać moich materiałów, nie mam po co się wydostawać. Ta kawiarenka jest w niemiłej okolicy. Pomyślę o tym, ale nic nie obiecuję. Nowe zadanie. Dobra, kurczę. Czemu ja nie mogę się tu skimnąć? Tak jakby ta strefa była nieodblokowana czy coś? Bo nie ma mojego... Kurczę. Jest silniejszy niż wcześniej. No co za pierwsza czytań? Trochę lipa. Na co się gapisz, co? Tu mam bezpieczną strefę, więc postarać się tutaj dojść. Fuck.
Dobra, jest spok. Gdzie jest moje łóżko? Tutaj jest. Gdzieś. 725. Proste, bufon. Ja sobie robisz? Nie zauważam. Nawet ziemienia by nie łapał. Okej, to teraz idźmy do wieży. Kurczę, odblokowałbym tą strefę, ale tu jest chyba ten paś duży, kurczę. Już. Nie wykorzystamy umiejętności. Poziom siły. Będziesz walczyć skutecznie, uzyskać więcej wytrzymałości i zdobyć dostęp do nowego zestawu umiejętności bojowych. No dobra. Rzuć przeciwnika, to nie... Cel broni umiotaną maksymalnie 3 wrogów, to nie. Gdzie to drabina jest? Tam jest. Jeszcze wyżej mam iść. Kurczę, tu w nocy to będzie lipa z wyjścia. To na zewnątrz jest? Te żółte? Thank you.
Tak, jasne. Lawenda! Ach, czuję ten zapach. Dzięki temu naprawdę podniesie się nasz komfort życia. Nie tak bardzo jak przez wybicie tych wszystkich zombiaków, ale zawsze coś. Cześć! Znacznie łatwiej porozumiewać się teraz przez radio, zauważyłeś?